Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj poomawiamy sobie wraz z Drobniakiem kilka kart, a w zasadzie wszystkie karty, które wyjdą w dodatku Przewrót na Tanet. Witaj, Drobniak. Cześć, pewnie większość z was nie spodziewała się mnie tutaj, w szczególności w omówieniu kart, kiedy ja nieraz omawiam i podczas turnieju popełnię jakieś większe lub mniejsze błędy, ale dzisiaj jestem przygotowany, także mam nadzieję, że coś ciekawego powiem. Mi się właśnie z Drobniakiem bardzo dobrze ostatnio rozmawiało, taka ciekawostka, bo tutaj wyciąłem dłuższy fragment, kiedy rozmawialiśmy trochę właśnie o gwincie, o balansie i tak dalej. Także dlatego pomyślałem, że go właśnie zaproszę. No i zobaczymy, jakimi tu przemyśleniami się z nami podzieli, ponieważ zawsze jakieś dwa punkty widzenia to lepiej, tak? Co dwa punkty widzenia to nie jeden. A wtedy w ogóle dosyć mocno polecieliśmy, tak? Bo tam było w ogóle chyba cofnięte się jakieś jeszcze zamierzchłe czasy gwinta i co było kiedyś fajnego, co było później, także naprawdę dosyć sporo pogadaliśmy. No ale to też trochę nie pasowało do odcinka, więc też rozumiem, że nie wszystko się tam znalazło, tak? Bo to miał być bardziej jakby konkurs, no, tak? Tak. Turniej, a nie opowieści dziwnej treści. No nie chciałem też jakoś za bardzo przedłużać rzeczywiście, bo to naprawdę długo rozmawialiśmy. Także dobra, no to może już bez większego przedłużania przejdźmy do Królestw Północy i najpierw zwykła studentka z Aretuzy, cierpliwość, rozkaz, daleki zasięg, wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 0, czyli lustrzane odbicie adepta z Banart. Karta minimalnie gorsza, bo jednak jest to wzmocnienie, ale z drugiej strony boostowanie nie ma takiego sufitu jak obrażenia. Moim zdaniem karta 7 na 10. Zgodzę się, naprawdę fajna karta, ten mag, który był wcześniej, tak, ten grany do przodu, ten z damage'em, robił robotę, dużo osób grało. To może być ciekawa alternatywa, też nie wiem, jakie będą nerfy i buffy, więc prawdopodobnie obstawiam, że on oberwie troszeczkę. Mogą podnieść prowizję tam po prostu o jeden, więc może po prostu ona skoczy zamiast niego. Myślę, że szczerze raczej nie dostanie nerfa, też dlatego, bo to jest taka karta, generalnie wszystkie te karty tutaj z tych Królestw Północy to są raczej takie jednostki full pod cierpliwość, że tak powiem, czyli nie jest tam gramy sobie kilka, tylko całą talię o to opartą. Także może twoja ocena jeszcze? Tak, zdecydowanie. W ogóle podoba mi się ta koncepcja magów i tej cierpliwości. To jest dobry pomysł. Też za taką wydaje mi się, że no, co, czujesz takie napięcie, tak? No bo w sumie okej, mógłbyś odpalić teraz, a może jeszcze nie, a kiedy będzie odpowiedni moment. Z drugiej strony, jak grasz kontrolem, to masz dokładnie to samo, tak? Czy już teraz zestrzelić, czy jeszcze pobejtować, czy może w ogóle tego nie zestrzeliwać, a zostawić na coś innego. Naprawdę to jest bardzo fajna opcja. No to właśnie tak jeszcze w skali od 1 do 10, jakbyś to ocenił, może spytam się. Tutaj zgodzę się, daję siódemeczkę, uważam, że to będzie mocna karta, jako uzupełnienie, tak? No wiadomo, że nie będzie jakiś game changer, ale jako uzupełnienie na pewno będzie dawała radę. No dobra, w takim wypadku przechodzimy do zaklęcia czteroprowizyjnego, także Gerhard tutaj, można powiedzieć, lekko wzmocniony. I może wspomnę jeszcze Drobniak, że każdy z nas ma jedną taką możliwość, że tak powiem, żeby jednej karcie dać 0 na 10, jednej karcie 11 na 10, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jest taka karta, która według mnie na 11 zasługuje. 0 chyba żadnej nie dałem, ale w sumie ciekawy jestem, czy ty byś taką odnalazł. Wydaje mi się, że można było pomyśleć o jakimś zerze, ale chyba nie w przypadku tej frakcji, tutaj te karty są dosyć fajne, więc tutaj raczej się nie pojawi, ale też nie pojawi też 11, tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj... Rozumiem. U mnie jest kilka dziesiątek i jedna 11. Tak przygotowałem wcześniej też trochę, więc dlatego dałem. No i dobra, ćwiczenie czyni mistrzynię, wtasuj sojuszniczego brązowego maga do swojej talii i zagraj losowego brązowego maga z talii. Wzmocnij zagraną jednostkę o 0, zwiększ wzmocnienie o 1 za każdą zagraną w tej grze jednostkę z cierpliwością. I tu mam taki problem z tą kartą, powiem szczerze, że no to nie jest dobra karta na pierwszą rundę. Zdecydowanie, bo nie zagram aż tak dużo magów. No takie to jest trochę taka lepsza atrapa, można powiedzieć, minimalnie, aczkolwiek. Tak, ja mam problem przede wszystkim z tym, że jest ten losowy mag też. Tak, dokładnie. To jest niekoniecznie, bo ci wpadnie to, co chcesz. Dlatego ja też może od razu ocenę wystawię. Dla mnie to jest 5 na 10, bo bardzo mocno zależy, co się stanie. Dla mnie to jest 1 na 10, powiem szczerze. Aż tak? Tak, nie, bo to jest... Ja nie chcę tego grać w trzeciej rundzie, uważam, że w żadnej innej to... Bo generalnie problem tutaj jest taki, że... To jest karta typowo na... Znaczy czwórki generalnie, to są karty raczej typowo na pierwszą rundę. To jest jedynie dobre według mnie pod Gerharta, szczerze. Ale tak poza tym to nie widzę tego. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że się mylę, bo karta ciekawa.
Tak, ciekawe. No zobaczymy, tak, już niedługo, już niebawem. Tak. I idziemy dalej. To są dwie opcje czytania. Leticia Charbonneau, albo taka bardziej Januszowa Leticia Charbonneau. Cierpliwość, rozkaz, daleki zasięg. Na koniec tej tury wartość cierpliwości sojuszniczych jednostek zwiększa się o 1 zamiast domyślnej wartości. No i tutaj ta jednostka mi się naprawdę podoba. Według mnie będzie jak najbardziej grana w cierpliwości, bo może, no, może zrobić wiele, wiele punktów. Naprawdę może dużo zrobić i też troszeczkę rozbija zainteresowanie, tak? Bo tak jakby ten Gerhard, bądź też no tutaj, no Gerhard był takim celem, no, który, no, którego nie mogę sobie pozwolić, żeby ci za długo stał, no bo jego prawdopodobnie ktoś by zestrzelił. Tutaj Leticia troszeczkę może na siebie osiągnąć tą uwagę. Może ktoś ją wcześniej będzie chciał zdjąć jakimś potężnym remowalem, to jest jednak 6 punktów, więc no tutaj zwykła piąteczka remowalowa to już nie da. Trzeba będzie kombinować, jak to zdjąć. No właśnie, przez to, że jest to szóstka, ktoś musi naprawdę zużyć sporego removalu na Leticie. Więc przez to jest też to troszeczkę mały buffik dla innych kart z cierpliwością ogólnie. Także ja jej daję 8. 8 nie daję jej wyżej, bo jednak to jest szóstka wciąż, więc no nie traduje się, prawda, z jakimś pasożytem na przykład. Dlatego 8, ale karta naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i mi się podoba. Tutaj też się zgodzę, ponownie dlatego, że też uważam, że 8, nawet byłbym skłonny dać 8,5 takie, naprawdę mi się podoba. No dobra. I ostatnia karta, Tissaia de Vries. Rozmieszczenie na koniec tej tury, zresetuj rozkaz wszystkich sojuszniczych magów, którzy użyli rozkazu podczas tej tury. No i problem z Tissaią jest taki, że to jest taka karta trochę wygraj więcej, że tak powiem. Bo jeżeli nikt nam nie zbije naszych jednostek z cierpliwością, najprawdopodobniej i tak wygramy tą grę, a z drugiej strony, jeżeli nam zbije, to Tissaia może wejść za 6 punktów. Także no, dokładnie, mam też problem, bo ona jest aż za 12 prowizji, to jest naprawdę dużo, a ma tylko 6 punktów, jeżeli chodzi o, no, podobnie jak Leticia. Więc no tak jak mówiliśmy, no removal potężny jest, ale jak widzisz tą kartę, no to raczej nie pozwolić, żeby ona sobie tak po prostu została, tak? No i też trzeba brać pod uwagę to, że musimy zagrać w bardzo odpowiednim momencie. Różnie może być. No tak, także ja daję Tissai piąteczkę, wierzę w nią, powiem szczerze, bo sam design karty mi się podoba, ale czy będzie dobra? No nie wiem, nie wydaje mi się, aczkolwiek chciałbym, żeby była. Okej, okay, to ja tutaj niżej daję 4, bo to jest jedna chyba dla mnie z tych kart, które na papierze są super, ale w praktyce będzie po prostu ich ciężko użyć. Dokładnie. No to przechodzimy do Nilfgaardu i frakcji chyba, która, nie wiem, czy nawet najbardziej mi się nie podoba stąd. Ja sporo... Nilfgaard chyba ostatnio się nikomu nie za bardzo podoba. No jest specyficzne, tak? Tak. Szczególnie jedna karta mi tutaj tak troszeczkę przestraszyła mnie. Nie wiem, czy się domyślisz, o której mówię. Władca Lalek czy Arto? Tak, Master of Puppets. Nie podoba mi się to w ogóle. A, to ja właśnie zaraz powiem, ale tak, jeżeli chodzi o Nilfgaard, ogólnie przyznam, że obecny Nilfgaard rzeczywiście średnio mi się podoba, ale szpiegów ja lubię bardzo, pogrywałem sobie nimi od czasu do czasu i naprawdę te karty, przynajmniej w większości mi się w miarę podobają, szczególnie Arto, który chyba jest teraz moim ulubionym generalnie designem w ogóle w całym gwincie. Ale dobra, przejdźmy w takim razie od początku, to może zaczniesz. Okej, okay, wiesz co, moglibyśmy zostawić tą formę, że w sumie czytasz, bo ja mam niepoprzetłumaczone w ogóle nic i musiałbym czytać, wiesz, po angielsku, to nie ma większego sensu, a tłumaczyć też teraz mi się wydaje, że gdzieś na szybko, to też nie widzę tego. No dobra, okej, okay. No to zdrajczyni Natanet, rozmieszczenie daj wrogiej jednostce status szpiega, rozkaz spisek zadaj wrogiej jednostce obrażenia w wysokości 1, za każdym razem, gdy wroga jednostka otrzymuje status szpiega, zmniejsz odnowienie tej jednostki o 1. Odnowienie 2. I to jest całkiem dobre, to jest w ogóle 4, a przyznam, że szpiedzy trochę potrzebują 4-prowizyjnych kart, więc ja się bardzo cieszę. Dodatkowo kolejna jednostka, która zadaje obrażenia w tym archetypie poza egzekutorami, no i sama już wchodzi, poza tym, że to jest 4x4 na rozmieszczeniu, daje także szpiega, więc myślę, że bardzo dobra karta i w szpiegach będzie na 100% grana. Świetna, może to też jest troszeczkę powrót tego archetypu, a na szerszą skalę, tak? Nie tam granie jako uzupełnienie, tak? Czyli gramy Bratensa, bo wszyscy go grają. Tylko no po prostu może nawet coś z Imperą, może nadejdzie taki czas, kiedy to w końcu wróci do łask, nie wiem, zobaczymy. Ja bym zdał jej szczerze 8 na 10, także sporo. Nie jestem jakby ostatnio gdzieś na tutaj, że tak powiem, na ty z Nilfgaardem, więc zaufam twojej ocenie, też powiem, że 8 na 10. Państwami dawno nie grałem.
Rozumiem, rozumiem. Też w tym sezonie mi się niezbyt podobał, ale rzeczywiście szpiegami trochę pogrywałem i to jest taka karta, której właśnie oni potrzebują. Władca lalek, to jest... no to jest ciekawe, może tak. Przeczytajmy najpierw umiejętność. Rozkaz. Przechwyć brązową wrogą jednostkę, a następnie przenieść się do przeciwnego rzędu. Odnowienie 2. I tu problem jest taki, że jeżeli ktoś ma removal, no to ta karta jest wtedy słaba dla nilfgaardzkiego gracza, że tak powiem. Za to jeżeli ktoś nie ma, no to będzie jazda. Tak, w szczególności to się boję chyba o Skellige, które ma silne brązy, bardzo silne i jakby zabieranie tego, no to będzie bolało. I to też jest dalej kontynuowanie archetypu, który wydaje mi się, że nie cieszy się dużą sympatią, a mianowicie przechwytywanie jednostek. To zawsze boli, kiedy nagle wiesz, masz jakiś plan, a ta jednostka, którą miałeś zaplanowaną, stoi w przeciwnym rzędzie, tak? To będzie bolało. Więc no tutaj na pewno będzie dosyć nerwiające. No już jest pewno o Hamadriadach na 20 punktów, nie? Ale no też powiedzmy, tak, że to się nie będzie aż tak często zdarzać. Tak, dlatego też myślę, że będzie trzeba trzymać ten removal w ręce na Władcy Lalek na pewno. No i tutaj taka chyba istotna kwestia, o której powiem, że pomimo wszystko ten design karty mi się podoba. Znaczy, pewnie jak będę grał przeciwko temu, to nie będzie mi się tak podobało. Ale co lubię, synergie takie małe ze szpiegami, ponieważ możemy zagrać Władcy Lalek, załóżmy, że nikt tego nie zbije i potem przejmujemy jakąś kartę. Władca Lalek przenosi się do kolejnego rzędu, i tu już jest oczywiście tura po tym, jak go zagraliśmy. Ma oczywiście status szpiega i wtedy możemy na przykład zdrajczynią Stanet zadać mu jeden punkt obrażeń i wziąć go z powrotem amnestią. Takie małe, ciekawe synergie. Tak, tutaj widzę, że już rozpisałeś całe combo, w sumie nawet o tym nie pomyślałem, ale tak, jak to powiedziałeś, to jak najbardziej może być silne, natomiast na pewno to będzie bardzo wnerwiające. To na pewno. I to będzie męczyć i ludzie będą to narzekać. Natomiast wydaje mi się, że i tak wszystko lepsze jest niż mili, więc powiedzmy, że może być. No tak, znaczy gdyby ta karta miała 5 siły, to byłaby chyba najbardziej chorą kartą w całym gwincie, ale przez to, że ma 4, to ujdzie, myślę. Tak, więc jaka ocena? Dobrze, może teraz ja powiem ocenę. Jeżeli chodzi o to, że no nie będzie family friendly, to bym dał jej 0, tak? W sensie, że wnerwiająca. Natomiast jeżeli chodzi o siłę, to jak na brąza 7, wydaje mi się, że na spokojnie. Dokładnie tak samo chciałem ocenić, także widzę, że wielkie umysły myślą podobnie. Dokładnie. Dobra, no i fair card z Cidaris, tutaj tego nie ma dopisanego, ale ciekawostka. Rozmieszczenie: zagraj kartę specjalną z ręki, następnie dobierz kartę i za każdym razem, gdy zagrywamy kartę specjalną, dajemy szpiega losowej wrogiej jednostki bez szpiega. I karta wydaje się być mocna na papierze, ale może od razu powiedzmy, że nie ma synergii z inwokacją takiej, że możemy od razu dobrać kartę, na którą zagraliśmy magiczny wstrząs, od razu dobieramy jej do ręki. Nie, najpierw dobieramy kartę, a dopiero później kładziemy na szczycie talii. Poza tym, mówię, karta na papierze wydaje się mocna, aczkolwiek ja właśnie czytałem dużo ogólnie komentarzy ludzi na ten temat i właśnie mówili, że to jest bardzo potężne i tak dalej. Moje pierwsze reakcje to było takie: a po co? Po co? Czemu coś takiego zrobili? No bo jednak świedzy nie grają dużo specjali. Ale ogólnie sam design mi się podoba, może powiedz, co ty o tym sądzisz. Tak, jeżeli chodzi o Nilfgaard, to tak jak mówię, no w tym sezonie mam problem, bo nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o te specjalne, tak, w Nilfgaardzie na szpiegach tego po prostu nie ma, więc tutaj powiedzmy, że to nie zadziała tak jakoś super mega dobrze. Natomiast to też jest 7 prowizji i wydaje mi się, że i tak, jeżeli będziemy budowali talie pod szpiegów, które no, nie mają aż tyle opcji pomimo tego dodatku, to i tak będzie grany. Tak, jednak pamiętajmy o kup, który ma też echo, więc wróci potem. Dodatkowo na pewno magiczny wstrząs będzie z tym grany, znając życie pewnie głos zagrobu. No i myślę, że właśnie jakaś amnestia czy dwie pod Władcę Lalek. Także raczej grany będzie, aczkolwiek no będzie brikować. No raczej z braku innych opcji będzie grany po prostu, że no okej, no muszę go włączyć, no bo on się jednak przydaje. Ale gdyby było coś innego za niego, to bym też chętnie wziął, no ale niestety, nie? No to jest... No tak. To jest bardziej to. Dlatego ja bym mu dał taką 6. No i w tym momencie wydaje mi się, że... Rozumiem. Ja daję 7, bo jednak to jest dodatkowe tempo. Także no zobaczymy, jak to się sprawdzi, tak? Zobaczymy. Może okaże się, że będzie kosił i będzie dychał, nie? No, a może w ogóle nie będzie grany, no to się okaże. Dokładnie. I karta, uwaga. Pierwsza, tu już mogę zaspoilerować, pierwsza dyszka. Ardotte Ranowa, asymilacja, rozmieszczenie, stwórz i zagraj
egzemplarz dowolny, tutaj po polsku jest egzemplarzem, ale dobra, spójrz i zagraj egzemplarz dowolnej jednostki bez zdrady, która otrzymała od ciebie status szpiega podczas tej gry, nie licząc tej jednostki. Dlaczego nie licząc tej jednostki? Można by robić taką pętelkę w nieskończoność, że zagrywamy Artoda, Wartoda, Wartoda i tak dalej, ponieważ on jak tworzy, to nie jest utwórz, czyli jakby mamy całą listę kart, której daliśmy status szpiega. I bardzo mi się to podoba. To jest coś, czego naprawdę szpiedzy potrzebują i to jest generalnie mój ulubiony design w całym gwincie. Okej, ale chodzi się, mam nadzieję, że o design, w sensie, że co ta karta robi, tak. I wygląd, bo... Nie, no to oczywiście, że nie. A propos wyglądu, pewnie do tego gdzieś tam przejdziemy, ale ja też bym chciał nadmienić w ogóle, że te karty są... jakby czuję, że każdą tą frakcję chyba robiły trochę inne osoby. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie? Że no są takie różnice, że na przykład potwory mi się bardzo podobają, a Królestwa Północy, Skoletel bardzo mało mi się podoba. Znaczy na przykład, ja nie? Bym nawet się rozdrobnił pod karty ogólnie, bo na przykład Królestwa Północy, powiem tak, na przykład podobają mi się w miarę wszystkie karty oprócz ćwiczeń, tak? W Nilfgaardzie, tak. W Nilfgaardzie naprawdę Zdrajczyna Tanek, Artot Terranowa jak wyszli, to było takie, wow, super, no to już nie mogę doczekać kolejnego dnia, jakie będą karty, nie? Ja potem patrzę, Władca Lalek Faircard i to było takie, no okej, ale po co, nie? Znaczy oczywiście jakieś tam synergie mają ze szpiegami, ale to myślałem o czymś innym, nie? Skoja tak samo, patrzę, jakaś Elfia Prorokini, no takie se na przykład, ale Simlas, no super, a potem kolejne dwie karty i no dobra, przejdziemy do Skoja później. Dokładnie. W ogóle ja też mogę czytać te karty, bo ja w ogóle nie ogarnąłem, że to nie jest tak, że ja nie mam przetłumaczone. Ja po prostu miałem ustawione jakby domyślnie angielską wersję strony Gwinta i teraz sobie pisałem PL po prostu po com i mam już po polsku, także mogę czytać. No to super w takim wypadku. No dobra. Także tutaj, jeżeli chodzi o cenę, zaufam ci, dam dyszkę. Ja mówię, że nie jestem jakby specjalistą, jeżeli chodzi o szpiegów, więc uznam, że okej. Okay. No mówię, można dać na przykład, w sumie w byle jakiej rundzie, tak? Możemy, nie wiem, na Gerharta na przykład dać szpiega i potem zagrać z Artoda Gerharta, więc... Karta wydaje się być potężna, ale nie do każdego deku jednak, moim zdaniem. No zobaczymy, jak ci szpiedzy się wzmocnią, bo też pamiętajmy, że oni dawno nie byli grani i ja też nie jestem w stanie stwierdzić, ile oni tam mają kart takich dobrych i czy to wzmocnienie, które teraz mamy, no bo pamiętajmy, że to wzmocnienie to jest czterokartowe tak naprawdę w tym momencie. No to szału nie ma, tak? Czy to rzeczywiście ruszy archetyp? Teraz zobaczymy tak naprawdę. Tak, aczkolwiek na pewno, czy ja od razu mówię, że według mnie szpiedzy to nie będą od razu jakiś tier 1 archetyp, ale na pewno coś, co myślę, że będzie grywalne wreszcie, bo rzeczywiście szpiedy są na skraju grywalności, o tak powiem. Bo się boję sytuacji takie jak z potworami i wampirami, które też były, wiesz, wzmocnione i ogólnie była taka, wiesz, akcja, że okej, teraz będą wampiry grywalne, a się okazało, że... No, że nie. Że po prostu nie są i dalej jednak kości jest lepszym wyborem. No. Aczkolwiek ukryty w dzikim gonie daje radę. Tak, też słyszałem. Podobno nie widziałem jeszcze, ale słyszałem, że jest niezły. Dobra. No to przechodzimy do Skoja. To możesz teraz ty czytać. Okej, to zaczniemy od Elfiej Prorokini. Kiedy używasz na tej jednostce brązowej karty specjalnej, stwórz i zagraj kopię tej karty specjalnej. No i tu chyba widzę jedną kartę. Chodzi o błogosławieństwo. Czy nie, teraz to się mylę. No chodzi, wiesz, o tą zieloną kartę. Teraz nazwy nie pamiętam. To jest to, co oczyszcza, daje witalność, tak? I wzmacniaszy. To jest, no, Troska Driad chyba to jest. Troska Driad, tak. Widzę tutaj Troskę Driadą srogo graną. I wydaje mi się, że to może być spoko. W porównaniu dodatkowo z czarodziejką, więc możesz naprawdę zagrać 3 spele w jednej rundzie. W połączeniu z jakąś Gordozą. No, uważam, że to jest naprawdę spoko. Tak. Tylko oczywiście problem jest taki, że to ma 4 siły, więc może zginąć, ale z drugiej strony tu mamy tak dużo tych silników w tym nowym Skoja, że naprawdę karta wydaje się, że ma jakiś tam potencjał, bo nawet jak część zbije się, no to jakieś tam z tych silników przeżyją. Główny problem według mnie jest taki, że jest zbyt dużo 5-prowizyjnych kart obecnie w tym spelatelu, bo jest Elfia Prorokini. Jest Elfia Czarodziejka, czy ta Czarodziejka z Dolbletana bodajże, jest ta fujarka. Jest. Tak, ta fujarkę bym rzucił, nie przepadam za fujarkę. Ja za to bardzo lubię fujarkę, kurde, strasznie ją lubię, naprawdę, ale dobra. Jest krąg życia, jest ta piątka, co zadaje 5 obrażeń, ta kolekcja przyrody. Także już, jeżeli byśmy grali po 2 kopie, nie mówię, że trzeba, ale jeżeli byśmy grali, no to jest 10 kart już, tylko 5 prowizyjnych.
więc... Ale będzie można zbudować szybciej jakiegoś troll sklepa. A to... O! Tutaj... O kurde, ale tu mi dałeś pomysł na deszcz. No. Kurde. Tutaj po troll sklepa by mogło być, to by było dosyć fajne. Mnie ta karta się podoba, gdyby ona miała 4 prowizji, to dałbym dychę na mnie, bo mi się podoba. Jest tak na takiego brąza uzupełniacza. Wiadomo, że to nie jest game changer, tak? Ale też uznaję, że... No, dycha nie musi być dla game changera, tylko dla karty, która naprawdę spełniałaby swoje zadanie w 100%, że ma piątkę, to dałby mi 7. Ja bym zdecydowanie wolał, żeby miała nawet 3 siły i 4 prowizji, byłaby znacznie lepsza, no ale dobra. I ja jej daję na ten moment 6. I to niziutka. I właśnie jeszcze jedna istotna sprawa, to jest też dobry właśnie target pod kolejną kartę, więc może przeczytaj. Magiczna kula. Wzmocni sojuszniczą jednostkę o wartość 2 i daje jej witalność 2. Gdy ta karta znajduje się na twoim cmentarzu, zmniejsz licznik o 1 za każdym razem, gdy zagrasz kartę specjalną. Gdy licznik osiągnie 0, zagraj tę kartę i daj jej fatum. No i licznik, wiadomo, 3. No tutaj karta z synergią, tak, czyli tutaj wszystkie właśnie... No tu pod to gordozę, jest to kolejne wzmocnienie gordozy. I w tę stronę idziemy, z tego co widzę, i tak to rozumiem, jakby zamysł twórców, że to byłoby spoko. Fajna karta, trochę dużo prowizji. Tak, aczkolwiek ja bym nawet zostawił tą 6, bo to jest jednak 8 punktów, jakieś tam carry over, 2 razy karta zagrana. To co bym jednak zmienił jej, to jest dodał tag natura. Bo no jednak tracimy ten punkcik na darze natury, tak się nazywa ten lider. Gdyby to... Nawet teraz to liderów nie ma, tak? Teraz to już jest umiejętność. No, wiadomo. Ale tak. A z tego co pamiętam, to chyba Dianka, tak? To było chyba oryginalnie dowódca przepisany pod tą umiejętność, ale nie pamiętam tak szczerze. Znaczy pod dar natury to w ogóle nie było żadnego dowódcy pod tym przepisanego. To już było w tej epoce, to okej, no. Rzeczywiście. No ale zostało, mówi się lider i tyle. Lider taki. No to jest jedna z tych takich zmian, nie? Która pomimo tego, że coś się zmieniło, to i tak gracze z uporem maniaka. Okej, to przejdziemy może do epickiego. No to wiadomo, że to jest Patronus po prostu, tak? A nazywa to się Saof Ain Hwidi. Nie wiem, może ty to lepiej wypowiesz. Nie. Okej, okay, to dobra, to ja to uznaję po prostu za Patronusa. Wzmocnij sojusznicza jednostkę o 6. Na koniec twojej tury, jeżeli ta karta znajduje się na twoim cmentarzu, zmień ją. Patronusa, jedność. Ta karta jest na twoim cmentarzu. Usuń licznik po każdym zagraniu karty specjalnej. Gdy licznik osiągnie wartość 0, wezwij tę jednostkę cmentarza do swojego rzędu dalekiego zasięgu. Czyli podobna mechanika, co w tej magicznej kuli. Tak, czyli mamy licznik, coś tam schodzi, gramy tutaj karty specjalne. Niestety nie ma tagu natura, nad którym tutaj żeś ubolewał, tak? Natomiast karta wydaje mi się dosyć spoko, a to też jest jakiś tam carry over, spójna z mechaniką w ogóle, więc jak najbardziej tutaj pod gordozę to aż miło. Mnie się ogólnie podoba. Tak, tylko problem jest taki, że jak sobie porównujemy jednak tą kartę, znaczy sam design mi się podoba, ale jak porównujemy sobie jednak tę kartę do na przykład Kruczej Matki, myślę, że to jest taka bardzo, bardzo podobna, albo do Redańczyka, chociaż Redańczyk nie do końca, bo jednak on się ostali odchudza, ale do Kruczej Matki, to rzeczywiście ta karta może w pierwszej rundzie zrobić większe tempo niż Krucza Matka, albowiem nawet 9 punktów, ale no właśnie, to jest ten problem, że nie ma pod tą kartę tutora, pod te zakręcie, bo gdyby to była natura, byśmy mogli zagrać Sfałwę. Tutaj musimy zagrać Oneiro, a przy Simlasie to nie wiem, czy chcemy już grać Oneiro, bo i tak ładnie odchudza. Więc no, szczerze to takie... No jeżeli się uda zagrać w pierwszej rundzie i będziemy grać dużo speli, to jest dobre, ale jednak... No, pod Kruczą Matkę wystarczy jedna alchemia i już wyskakuje stali, a tu musimy 3 spele zagrać. No tak, to jest sporawo, dokładnie 3. No ale z drugiej strony, gdy grasz gordozą, no to i tak masz jakby w głowie to, że no, tych speli chcesz zagrać jak najwięcej, nie? Więc no to powiedzmy jako tak, żeby po prostu ci wyskakiwało jak najczęściej. Natomiast no rzeczywiście problemem może być to, że to jest 9 prowizji i w sumie no to za co to wymienisz, nie? Tak w tej gordozie. Dokładnie, więc... Ja daję potężne 2/10 tej karcie. Bo aż naprawdę... tak źle? Tak. Aż tak źle? Gdyby to była natura, to bym dał zdecydowanie więcej, ale przez to, że nie możemy tego zagrać po prostu z deku i możemy nim dobrać w trzeciej rundzie dopiero, no to jest trochę słabo. Także ja daję 2/10. Ja dam jej troszeczkę więcej.
temu Patronusowi. Wydaje mi się, że i tak będziesz Grotozą chciał raszować i może gdzieś tam się zmieści w odpowiednich warunkach. Dam piąteczkę na zachętę, bo w sumie nie wiem, co się będzie działo, więc zobaczymy. Rozumiem. No i tutaj przechodzimy do ojca Franceski. No to przeczytaj. Dimnas Fin Alp Dabair. Rozmieszczenie. Zagraj wszystkie kopie brązowej karty specjalnej ze swojej talii. Okej, okay, czyli tutaj jest elfi odchudza, że tak powiem. Wydaje mi się to dosyć fajne w swojej koncepcji, natomiast 12 prowizji, więc dosyć spoko. Natomiast no, jest jednak tutaj wszystkie kopie brązowej karty specjalnej. Także no, to może porobić damage, bo jeżeli wyrzucimy sobie z tej czarodziejki Don Latany, załóżmy troskę Dryad, to o ile dobrze rozumiem, to możemy z jednej karty zagrać dwa spele. W sensie jeszcze raz, bo nie zrozumiałem trochę, o co chodziło. No tak, że jeżeli wyrzucasz z Don Latany, tak, z czarodziejki spela, na przykład troskę Dryad, no to po zagraniu Simlasa możesz rozegrać dwa kolejne, tak, no bo dwa masz w talii. No tak, tak, tak. Czyli nawet tutaj w tym przypadku byłby trzy kopie. Tak, tak, to byłyby, tak, dokładnie. Jeżeli by zagrał tu na raz, to dokładnie trzy kopie. Tak. I to jest potężne wzmocnienie Grotozy. Dokładnie. No i możemy zwykłe na przykład podhartowanie na przykład. Tak, jeżeli gramy darem natury, to to jest 14 za 12, bo jeszcze dwukrotnie aktywuje symbiozę, tak? Przynajmniej to jest 14 za 12 w takim wypadku. Dodatkowo odchudzenie z dwóch czwórek, także karta bardzo potężna, ale tu mówimy o jakichś tam synergiach. Najpotężniejsza synergia to jest tak: Vanadyne jako pierwszy ruch, Gładyszka potem wtasowuje zaczepki i Simlas 4 zaczepki zagrywa z deku i jeszcze 4 szczotowników z Vanadyne'a. To jest synergia potężna tej karty. Staram się nie myśleć o pułapkach podczas grania, bo to też nie jest jeden z moich ulubionych zaczepki, archetypów. Mówię, zaczepki. Dobra. Z Vanadyne'a. No, 4 zaczepki w jednym deku i lecimy. Bo ja zamiast zaczepek to zobaczyłem te pułapki, te zapalające, mówię, o nie, tylko nie to, z tym mi się pomyliło. No dobra, tak, rzeczywiście to także może być cały. Ja daję 10 na 10, szczerze. Też, to będzie moja pierwsza dycha, wygląda super. Dobra, no to teraz ja może przeczytam Skellige. Pustelnik, rozmieszczenie, zadaj tej jednostce obrażenia w wysokości 4, szał 6 na koniec swojej tury, zadaj jednostce po prawej stronie obrażenia w wysokości 1, a następnie ulecz się o wartość 2, czyli taki czteroprowizyjny kapłan, który dodatkowo jest druidem, dlatego już tutaj może bez zbędnego przedłużania, bo i tak już dość długo tutaj rozmawiamy, ja daję tej karcie, myślę, 7 na 10, będzie grany, bo to jest czteroprowizyjny druid, no i pewniejszy kapłan, że tak powiem. Mi się on na tyle podoba, że da nawet mu 8, bo wydaje mi się, że będzie OP. Zobaczymy. W każdym razie wydaje się być naprawdę solidny. No i generalnie cały ten archetyp Skellige jest bardzo ciekawy, powiem szczerze, i podoba mi się naprawdę. Mnie trochę przerażają te syreny, które będą pod obronę, ale okej, to jeszcze do tego wrócimy. Dobra. Śpiewaczka Havfrue. Rozmieszczenie, ulecz sojuszniczą jednostkę, wartość 2, czyli nawet jeżeli by się udało, no to 6 punktów możemy z tego wyciągnąć. I za pierwszym razem, gdy leczysz sojuszniczą jednostkę podczas swojej tury, stwórz, opętaną syrenę w tym rzędzie. Czyli nawet może wyjść 8 za 5 i jest silnikiem, którym nawet 2 punkty co turę także może tworzyć. Bardzo mocna karta. No, Skellige jest u mnie z brązowych mocarzy, więc nie jestem zdziwiony. Tak, potężne. Tutaj szczególnie na przykład z ofiarą dla morza, z meluzyną, tutaj niezłe naprawdę synergie. Chociażby z pustelnikiem, który też zadaje obrażenia jednostce po prawej. Bardzo potężne i jak będziemy leczyć, bo to albo mamy pod trans bitewny, który leczy, albo na przykład jest taka druidka sześcioprowizyjna, chyba Flaminika Heimei, ona też leczy w całym rzędzie. Myślę, że będzie grana z tym. Mhm, rzeczywiście tak, jak pod Flaminkę to jest całkiem spoko. Także ja daję 9 na 10. Też dam 9, nawet myślałem o dyszce szczerze, ale okej, niech będzie 9. Może coś jeszcze ciekawszego będzie. Ja szczerze dałem jednak tutaj 9, bo to jest taka karta, która jest naprawdę dobra, ale z drugiej strony no, nie wspiera jakiegoś potężnego archetypu, tak? Więc
Dlatego jednak dałem... Może scenariusz wróci do łask, chociaż to jest dosyć odważne, ale może, może. O, tutaj... Na pewno, tutaj tego to jestem pewien, bo mówię, dużo druidów generalnie doszło, więc teraz tak. Będzie bardzo łatwo aktywować scenariusz. Widzimy, że w kapę dosłownie rework jednej karty spowodowało, że oblężenie jest teraz prawie w każdym deku. Dokładnie, tutaj mamy dwie karty, które są w ogóle same w sobie, one są bardzo mocne, a nawet już nawet oceniając tą kartę nie myślałem o scenariuszu, teraz mi tak przyszło do głowy i stwierdziłem, że jest OP, więc teraz scenariusz, no, będzie grany. Lubię scenariusz w Polskiej Ligę. Jeden z przyjemniejszych scenariuszy, razem z KPK-ami, które nie są niesprawiedliwe w takim sensie, że się denerwują. Fajne są, fajne mechaniki, tak. Nawet jak przegrywam, to nie jestem zły, że tak powiem. Szczególnie, że scenariusz Skellige jest jednym z tych niewielu, które ingerują tylko w twój stół, więc też nie wkurza tak to bardzo przeciwnika. Tak, robisz swoje po prostu, tak? Masz Dokładnie. Jakiś pomysł na grę i go realizujesz. Nie przeszkadzasz po prostu. Dokładnie. Ofiara dla morza. Zadaj wszystkim jednostkom na polu bitwy obrażenia w wysokości 1, a następnie stwórz opętaną syrenę w losowym sojuszniczym rzędzie i wzmocnij ją o liczbę sojuszniczych celów. Czyli to jest jakby takie... jak to się nazywa ta karta? Taki ten Stamelfordy, to tam zadawał wszystkim jednostkom wroga jeden punkt obrażeń, plus zadaj też sobie, ale to będzie anihilowane przez tą syrenę, plus tą oczywiście synergię, bo na przykład jak walniemy w pancerz, to i tak ta syrena się wzmocni. Także dla mnie karta naprawdę bardzo dobra, szczególnie jako finisher na jakiejś dłuższej rundzie, także daje solidną, no ósemeczkę powiedzmy, tak myślałem na dziewiątką, ale chyba dam ósemkę. A ja tutaj chyba, może to mi jedenastkę na końcu dam, jak sobie jeszcze porównam wszystko na szybkości te karty. Ja dam dychę póki co, bo dla mnie perspektywa tego, bo mam nadzieję, że to dobrze rozumiem, a może jeszcze raz sobie to przeczytam na szybkości, no dam dyszkę, bo to może być naprawdę potężne i to jest alchemia, więc jeszcze dodatkowo Krucza Matka będzie wchodziła. No dla mnie to jest dycha, dla mnie to jest naprawdę OP. Rozumiem, tak samo oczywiście synergia z Flaminiką, bo cały rząd, gdzie zadamy obrażenie, będzie uleczony. Ale dlaczego dałem ósemkę, lub no tam ewentualnie takie 8, powiedzmy 8,5 może, o tak. Dlaczego nie wyżej, bo jednak no to nie jest dobra karta na krótkiej rundzie. Dlatego no też tak dałem. Natomiast wydaje mi się, że to będzie jednak pod ten scenariusz ciśnięte, więc zakładam, że i tak będzie na co. No ale zobaczymy, natomiast no wydaje się OP. Tak. I meluzyna, zasłona, rozkaz, stwórz deszcz na wrogim rzędzie na dwie tury, następnie zadaj tej jednostce obrażenie wysokości 2. Na koniec tury zadaj sąsiednim, powinno być sąsiadującym, ale dobra, jednostkom obrażenia wysokości 1, a następnie zyskaj 1 mocy, powiedzmy, że to jest siła bazowa, za każdą zranioną jednostkę, jeśli zraniona jednostka była kultystą, odśwież swój rozkaz. Widzę, że naprawdę osoby, które tłumaczą, mają problem trochę. Tak, znaczy w ogóle to jest, z tego co widzę, to meluzyna jest taka karta, jak wiesz, ktoś nowy wchodzi do gwinta, odpala, czyta opis meluzyny. Tak, dokładnie. Tak, jakby wiesz, on w momencie nie wie w ogóle o co chodzi. Dokładnie. Ja się szczerze powiedziałem w głowie gdzieś, pomówiłem, co tu się w ogóle będzie działo. Tak. No jest może tak, już pomijmy to, tam jakiś deszcz tworzy, tam kogo to obchodzi. Chodzi o to, że ona zwiększa swoją siłę bazową, więc to jest target pod błogosławieństwo, 8 na 10, tyle. Koniec. Tak, dokładnie. Tu nie ma co drążyć z tym deszczem. W sumie, jakby tego deszczu nie było, to wydaje mi się, że ocena by i tak nie uległa za bardzo. Kogo to chodzi? Chodzi o to, że ona się zwiększa i tyle. No. Tak, na tym będzie bazowała. Tak. No i dobra, przechodzimy do potworków. I cieszę się, że mam okazję to przeczytać, bo to jest chyba moja ulubiona frakcja, w sensie, jeśli chodzi o to rozszerzenie, o te cztery karty. Dla mnie są najciekawsze. No to zacznij. Krwawa kukła. Wygnaj brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika, a następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej siłę. Jeżeli kontrolujesz krwawą panią lub Gernichore, możesz wybrać złotą jednostkę. Czyli tutaj krwawa kukła będzie wyganiała przeciwnikowi jednostkę, co wydaje mi się, że może nie być jakoś tam super mega użyteczne, jeżeli mówimy tutaj... No nie o potworach, tak, no bo tutaj, no chyba, że będą rzeczywiście jakieś high value, tylu na przykład Skellige, który też ma potężne brązy i będzie się fajnie wzmacniało, więc to może być fajne. Można też targetować goldy, jeżeli ma się Gernichore, więc to jest spoko, ale art tej karty to jest 11 na 10, nie? W sensie ja nie daję tej karty 11 na 10, ale artowi daję 11 na 10. Art jest świetny, to prawda. Ale tak, aczkolwiek Samojadek to jest i tak legenda chyba. Jeżeli chodzi o art. Tak, dobra, dałbym samojadkowi jednak. Samojadek jest
ekstra. Sama w ogóle nazwa Polska Test tak. Cef i teraz chyba jest oryginalne. To rządzi, tak. Tak. Natomiast wracając do Krwawej Kukły, to jest dla mnie spoko brązik na uzupełnienie. Czwóreczka dałby, nie wiem, w zależności od tego, jak to może iść. No i że wymaga tej gierni chory. Szósteczkę bym dał. Ja daję trójeczkę, ponieważ to jest jednak karta czteroprowizyjna, ona nie jest dobra w pierwszej rundzie, tak jak mówiłem, to jest jak z tymi praktykami magicznymi, ale to wydaje się być pewniejsze, więc daję jednak szósteczkę, może grać znacznie powyżej prowizji, czy daję trójeczkę, przepraszam, ale no zobaczymy, W każdym razie design ciekawy, ale takie nie ma synergii z tymi kartami, tak? No, bo jednak no, to nie pasuje trochę pod ten archetyp. I Samojadek. Jest to, czytałem na forum ostatnio, że Samojadek to jest jedna z tych kart, dzięki której będą wprowadzone do gwinta trzy rzędy, ale tylko dla potworów, nie? Bo jakby będzie tyle kart na stole, to nie będzie gdzie w ogóle się ruszać. I to jest tak, zmniejszyły bazową tej jednostki o połowę, następnie stwórz kopię z taką samą siłą bazową w tym rzędzie. Za każdym razem, gdy zagrasz relikt, zwiększ siłę bazową tej jednostki o jeden. Tak. Przepraszam, takie... przerwę, ale muszę powiedzieć, że to jest tak naprawdę dziękuję całemu CD Projektowi, całemu teamowi Gwinta za ten przepiękny tekst pod kartą. Myślę, że możemy go interpretować na wiele sposobów. Tak, to jest... I jest dobrze przetłumaczone naprawdę, także tutaj propsy. Tak, naprawdę najbardziej jestem bardzo zadowolony. Nawet widziałem taki memik. Tam był szalony kijan i tam było jakieś bardzo zawiły, coś tam, że tam żeglujemy po jakimś tam morzu niewiedy, coś takiego i tam no, kilka linijek i Samojadek om nom, czyli jak zaczęło się, jak jest teraz. No ale dobra. Mi się bardzo podoba ta karta, a wydaje mi się, że może być silna, ona ma 6 punktów, więc zbicie jej też nie będzie takie proste. Artusz, powiedziałem, że się na dzisiaj najładniejsza karta. Ja tutaj dałbym chyba pierwszemu brązowi dychę. Bardzo mi się to podoba. Rozumiem. To jest karta, która już się traduje z removalem na 6, więc jak ktoś odda removal na 6 na brązę, jesteśmy bardzo zadowoleni. I on daje pierwszemu reliktowi 2 punkty, kolejnemu 3 i tak dalej. Będzie to tylko rosnąć, potem 4. Po prostu od razu klikamy rozkaz, zagrywamy relikt i on ma, oba same jadki będą miały po 4 siły. Także ja może dam 8. Tak mi się wydaje. Ale karta na pewno bardzo dobra. No, też mi się tak wydaje. Może tym artem zostałem użyczony i dlatego tak się podjarałem. I wybacz, okay. czy mogę przeczytać Mamunę? Jeżeli dawaj. Mi pozwolisz. I teraz uwaga. 2 siły, 10 prowizji. Zapał rozkaz. Wygnaj brązową jednostkę z cmentarza. Gryf w owocach gierni chory, tylko podpowiem. I wzmocnij się o jej siłę, a następnie wezwij jej kopię stali do tego rzędu. Sabat zamiast tego zagraj. Nawet nie myśl o sabacie, tylko po prostu ta sama umiejętność. To jest 20 za 10 na gryfa i to jest dla mnie 11 na 10 ta karta. Ale ta Mamuna rzeczywiście wygląda niepozornie, natomiast no z tego co widzę, to rzeczywiście przy zagraniu gryfa to są chore punkty. No ja, żeby nie powtarzać, to nie dam tej karcie 11 na 10, ale no jest OP, jest po prostu OP. Jest to też relikt, więc wydaje mi się, że będzie fokus na relikty. Już teraz był, bo była i Szurołapka, i była ta, która wie, i to było grane bardzo mocno. Relikty rządzą potworami, to jest chyba potwierdzone, confirmed. Tak. No i tutaj oczywiście to jest tak samo bardzo dobre z Ganken, aczkolwiek z Ganken tu byśmy to już jednak chcieli sabat, ale z Gankenem, jeżeli mamy sabat i 2 relikty, no to jest... też 20 za 10, także karta dla mnie 11 za 10. Okej, Krwawa Pani, która zamienia się w gierni chore i dla mnie oczywiście opis jest mega długi, więc sobie poczytajmy. Tak, Krwawa Pani. Na koniec swojej... A w ogóle nie wiem, czy widziałeś, że będzie do kupienia Krwawa Pani jako figurka. Widziałem i naprawdę i nie wiem, czy to podoba. I nie wiem, czy to będzie podróż, czy nie, czy, to jest czy... tylko w sklepie chyba będzie, jeżeli się nie mylę. W sklepie będzie. A, i w ogóle tam będzie jakiś zabawny komentarz na forum. Wygląda jak jakaś stara rura, nie? To jest, jak ja zobaczyłem, no, skisłem. Może nie powinienem, ale się uśmiechnąłem. Okej, sabat. Na koniec swojej tury stwórz owoc gernichory po obu stronach tej jednostki i przemień tę jednostkę w gernichorę. Gernichora. Na koniec swojej tury zamień tę jednostkę krwawą panią. Sabat. Zamiast tego na koniec swojej tury wzmocni tę jednostkę o każdy sojusznicy owoc gernichory. No i wiadomo, że tam dalej jest tekst. Jeżeli chodzi o tą kartę,
to ma przede wszystkim piekielnie rozbudowany opis. Ja w ogóle tak nie te dychy, takie wszystkie mają teraz te porozbudowane, czy te najmocniejsze karty w tym dodatku. Simlas nie ma. Simlas jest prosty, go zrobili już prostego. Simlasa. A, tak. No. Tak, tutaj to rzeczywiście ciężko mi ocenić tą kartę, tak szczerze, bo te owoce Gernichory rzeczywiście potrafiły porobić tak pod big monstersy. Wydaje mi się dosyć spoko kartą, która będzie robiła punkty. Ja osobiście dałbym mi 8, bo w porównaniu do takiej mamuny to jest słabszą kartą. Ja osobiście daję jej... daję jej 10 na 10, bo jednak tutaj jest bardzo ważna sprawa. Tutaj jednak to mi się podoba, że bardziej wsparli owoce Gernichory niż takiego Kościeja, bo tu można się mocno zapamować tutaj z tym deckiem. Także to mi się trochę podoba, że nie tylko Kościej, ale też, w sensie nie tylko ta moc natury, ale też owoce Gernichory trochę wsparte. To jest karta, która, jeżeli mamy oczywiście Sabbat, wchodzi od razu 9 za 10, kładąc dwie jednostki. Jeżeli ktoś zużyje to Sirocco, to traci już Sirocco na deck, który gra bardzo dużo wysokich jednostek, chociażby nawet Mamuna, dajmy na to. I dodatkowo, to jest taka ciekawostka, Kuchta w tym deku ma bardzo sens, ponieważ możemy zjeść, powiedzmy zagramy Gernichorę do pierwszego rzędu, mamy czy Krwawą Panią, mamy Sabbat, ona się przemienia w Gernichorę, zagrywamy na drugi rząd Kuchtę i jemy coś z pierwszego rzędu i potem Gernichora się przemieni znowu w Krwawą Panią, który potem stworzy kolejne owoce Gernichory, także można chore kombosy zrobić. No i kolejna sprawa to jest niesamowita synergia z Karantirem, ponieważ ta jednostka, jeżeli będzie oczywiście Sabbat, od razu się przemieni w Gernichorę, czyli jakby gramy Gernichorę plus 4 punkty. Znaczy Krwawą Panią. No tak, tak jak też wspominałem na początku, że przy Samojadku, że to jest kolejna karta, dzięki której jest wprowadzone do Gwinta 3 rzędy, nie? No bo tak. Będzie tego tyle wszystkiego, że nie będzie ich rzucać. Natomiast wydaje mi się, że potwory tymi wzmocnieniami będą szły po tier 1, chociaż oczywiście to jeszcze nie wiadomo, jakie będą nerfy i buffy tych kart, które są teraz. Przynajmniej ja nie wiem, czy coś mówili, więc... Tak, ja szczerze, jakkolwiek to nie zabrzmiało, chociaż bardzo lubię jego design, liczę trochę na rework Karantira, bo w tej chwili troszeczkę CD Projekt ma problem z tworzeniem nowych kart, bo będzie trzeba balansować Karantira pod takie właśnie jak Krwawa Pani. Przez co Karantir już ma znacznie słabsze inne targety, tak, które kiedyś były naprawdę ciekawe. I to mi się troszeczkę nie podoba. Tak jak było w teraz z Kościejem, tak? Że tak. Karantir na Kościeja i koniec. Dokładnie, jakby... teraz tylko na Kościeja. To będzie na Kościeja i Krwawą Panią, ale będzie trzeba go znerfić, bo będzie za mocny na Krwawą Panią po prostu. Więc... Tak. Dlatego ja liczę na rework pod Dziki Gon, mój ukochany. Też bym chętnie zobaczył Dziki Gon, dawno go nie widziałem. Uważam, że szkoda, brakuje mi go. No ja, i wampirki oczywiście chciałbym. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Dzikim Gonie. Naprawdę nie wiem, czemu nie daliście tego do mety jakkolwiek. Trochę to mówiłem wtedy pół żartem, ale pograłem sobie. Wbiłem tam, niecałe 2550 MMR Dzikim Gonem, szczerze. Także jestem w miarę zadowolony z siebie, aczkolwiek chciałem trochę wyżej. Ale nawet teraz udało mi się wygrać z osobą, która wtedy, kiedy gra, miała trzecie miejsce na świecie ogólnie, także chyba, nie wiem, grała jakimś midrange'em Nilfgaardu czy czymś, także to, że nie jest tak, że naprawdę ja wyssałem sobie z palca, to naprawdę Dziki Gon jest bardzo dobry, więc takie małe jeszcze buffy mogłyby spowodować, że nawet takie Elder Bloody by zauważyły, że tak powiem, wreszcie. Że trzeba go ja dorzucić. Teraz na swoje ustawienie powiem, że ja się metą generalnie u nas w teamie nie zajmuję, tak? Więc tutaj się u nas chłopaki zajmują metą. Natomiast ja ogólnie Dzikim Gonem mało grałem. W ogóle ten sezon był dla mnie, szczerze powiem, bardzo ciężki. A chociaż odkryłem na koniec swój ulubiony deck w tej mecie. I wydaje mi się, że oprócz Skellige, który mi się mega podobał, to był midrange na Nilfgaardzie. Bardzo fajna talia, która miała, jakby nie była taka, wydaje mi się, że rakotwórcza, przynajmniej mam taką nadzieję, że nikogo aż tak bardzo nie irytowała, ale miała jeden plus, nie miała najsilniejszej karty. W sensie takiej, bez której nie mogłaby się obejść. No tak, na przykład było balu, tak. Tak, i to było, okej, to jest trochę śmieszne, że nie masz najsilniejszej karty, ale to było takie fajne, bo co byś nie miał na ręku, to jakoś tam mogłeś grać. Tak. I to było super, to mi się mega podobało. Tak. Tak, aczkolwiek akurat jak sama koncept talii mi się spodobał, tak jednak mi to nie przypadło do gustu pod kątem, że słabo mi tym szło i zmieniłem płytę później znowu na Dziki Gon. Dobra, przejdźmy do syndykatu, to może zacznij. Ja miałem potwory. A, faktycznie. Rzeczywiście, bo tak już mi skojarzyło się jak z tą mamuną przeczytałem, ale dobra. A, tak. Bo teraz już przyspieszmy trochę. Kozioł ofiarny, rozmieszczenie, jeśli na polu bitwy nie ma nagrody, zadaj 3 punkty obrażeń sobie, gdy wroga jednostka z nagrodą otrzyma obrażenie, ulecz się o 1. Można powiedzieć, że to jest dobra karta, bo 7 za 4, ale i tak syndykat ma tyle dobrych czwórek, jak poborcy podatkowi, jak
ten, jak Vigilantesi, tak? Jak ich nazywam, tak? To jest ta czwóreczka, co daje nagrodzie 2 punkty obrażeń. Straż Ochotnicza to się chyba nazywa po polsku. Jest twórca mutantów, bo zwykle gramy lojalność w nagrodach pod juniora, także nie wiem, czy to będzie grane, aczkolwiek koncept, no, interesujący, ale mi się osobiście nie podoba, daje 4 na 10. O, trochę mi przypomina słabszego rębacza, Uncrate, nie wiem, to jest, tak mi się wydaje, gdzieś tam znajduje podobieństwa, to też tam gdzieś się obija. W sumie nie podoba mi się, generalnie mało gram z Syndykatem, ale też się złożę, chyba damy niższą notę, dałem tutaj trójkę, nie, no, nie widzę tego za bardzo. Porównując do tego, jakie są inne brązy. Dokładnie. Chyba że, i to bym chciał zaznaczyć, inne brązy są nerfa i się nagle okaże, że ten kozioł był ofiarny, więc mówimy to też na ten moment, tak? Co jest teraz, okej. Bo my to nagrywamy jeszcze, jak nie ma patch notesów, także tutaj warto to zaznaczyć. I tak, to jest teoretycznie niezły target pod portal, ale są dwa problemy. Pierwszy taki, że zwykle chcemy grać lojalność w tej talii, ponieważ junior między innymi. A druga sprawa, no to jest, że i tak są lepsze cele pod portal, jak poborca podatkowy, czy właśnie Vigilantes. Także... wydobywacz zeznań. To mi się akurat bardzo podoba. To była karta, która chyba dzisiaj została zaprezentowana. Zysk 5. Tak, dzisiaj. Gdy karta znajduje się na twoim cmentarzu, zadaj wrogiej jednostce obrażenia w wysokości 1 za każdym razem, gdy wyznaczysz za nią nagrodę, licznik 3. Bardzo lubię generalnie interakcję z cmentarzem, więc spoko karta. Tej to jeszcze... tak teraz dopiero myślę nad oceną, ale... 7,5 na 10, powiedzmy. Mimo, że nie jestem graczem Syndykatu jakimś wybitnym, też dałbym jej 7. Jest, wydaje mi się, fajne. Dokładnie. Ignatius Hale. Nie wiem, czy taki grzeczny chłopiec, ale z drugiej strony takie psy spokojne dość są z nim. Zaraz w ogóle powiem ciekawostka a propos Ignatiusa i Szachraja. To mi się spodobało, ale dobra. Ignatius, rozmieszczenie, zadaj tej jednostce obrażenie równe haraczowi. Haracz 9, anuluj zdolność rozmieszczenia. Gdy wyznaczysz nagrodę za wrogą jednostkę, zmniejsz koszt haraczu tej jednostki o 1, czyli finisher na krótką rundę i karta po prostu, gdy się gra full pod nagrody. Tak, wydaje mi się, że ona jest w ogóle bardzo, bardzo silna. Tutaj, no, wydaje mi się, że dla mnie dyszka. Bardzo mocna. Pierwsza runda pod niektóre deki, jeżeli wygrasz pierwszą rundę, to... Przecież no, to też tak jak mówimy, no wydaje mi się, że Syndykat w tym sezonie musi zostać znerfany po tym, co się działo przez ostatnie czasy, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment OP. Przyznam szczerze, że jednak ciężko jest aż 9 nagród wyznaczyć, żeby za 12 weszło, więc ja taki hojny nie będę, ale dam 7, bo design mi się w miarę podoba. No tak, i do design. Tak, też trochę, no bo jednak to jest takie mocna, krótka runda, tak? Lub po prostu jakieś tempo. Zobaczymy, jak to wyjdzie, aczkolwiek 7, że szczerze, nie wiem, czy nie miałbym 6, bo jednak to może być łatwo wyblidowane, być dość słabe wtedy, więc... A, zobaczymy. To jest... Mnie trochę skusiło, że to jest 12 punktów steel, nie? No to jest... Tak, ale jednak sobie zada te obrażenia, prawda? To trzeba pamiętać, jeżeli nie wyznaczymy wystarczająco dużo nagród, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest taka karta, szczerze, która naprawdę trzeba będzie zobaczyć, jak to faktycznie z nią będzie. I dopiero potem je oceniać, bo mówię, możemy je oceniać, ale akurat Ignatius jest chyba najtrudniejszą do oceny kartą, mi się wydaje, z całego dodatku. No rzeczywiście, no bo nie wiadomo, co też będzie grało, jak to wszystko się pozmienia, tak, no to też dużo od tego zależy. Szachraj. Rozmieszczenie, wezwij wierzchnią brązową jednostkę stali przeciwnika do przeciwległego rzędu, a następnie wyznacz za nią nagrodę. Haracz 2, zamiast tego wybierz brązową jednostkę do wezwania, a następnie wyznacz za nią nagrodę. Zanim przejdę do opłaty jeszcze, chociaż nie, w sumie wspomnijmy o opłacie, bo to jest też dość istotne. Opłata 1, zadaj wrogiej jednostce z nagrodą obrażenia w wysokości 1. Czyli jeżeli płacimy haracz, bo zwykle będziemy chcieli, bo to nam daje informacje, możemy też trochę przeszkodzić przeciwnikowi, na przykład zbrikować jego, nie wiem, jeźdźców gonu, archespora, dajmy na to. To poza tym karta, która wyleci, dajemy jej nagrodę, jeżeli będziemy mieli tylko monety w tej chwili, która będzie równa sile tej karty minimum, czyli na przykład mamy 6 monet, płacimy haracz, nie wiem, wylatuje jeździec gonu, możemy zbić tego jeźdźca, zyskujemy monety, czyli to jest 12 za 12 plus zmilowanie jednej karty. Ale co według mnie jest w tej jednostce najważniejsze, to jest jej opłata, ponieważ to jest kolejny spender do nagród, czego szczerze temu deku trochę brakuje. Sam nawet mówiłem to, bo też lubię grać nagrodami, że po prostu brakuje tego spendera, bo są trzy tylko tak naprawdę.
No bo ja nie liczę świdra tunelowego, bo to już jest bardziej łapówka, a nie nagrody. Także rzeczywiście to jest istotne. I kolejna bardzo ważna sprawa. On zadaje wrogie jednostce z nagrodą, a nie, to nie jest tak jak oprawca, który daje krwawienie lub zamiast tego zadaje jeden punkt obrażeń. Czyli wystarczy, że klikniemy tylko na te karty i nie musimy wyznaczać celu, ponieważ nagroda jest tylko jedna na polu bitwy. Więc to omija defenderów na przykład. Tak, i to jest właśnie ta karta, która pomimo, że dla mnie, no mówię, potwory, przeanalizować wszystkie karty, wiadomo, mamuna jest lepsza od tego. Natomiast po mamunie ja bym temu dał z tych wszystkich kart złotych 11 na 10. Wydaje mi się, że na ten moment nie ma lepszej. Rozumiem. Oprócz oczywiście mamuny. Mhm. Ale żeby się nie powtarzać, to dam Szachrajowi. Nie wiem, czy byś teraz na drugie miejsce jakąś kartę wyznaczył, no ja tą wyznaczę po prostu. A ja nie, co ciekawe, ponieważ to jest, właśnie to jest kolejna karta jak Ignatius. Prawda jest taka, że on może się okazać słaby albo dobry tylko w nagrodach, a może się okazać, że będzie kartą do każdego deku syndykatu, aczkolwiek nie widzę, żeby obecny midrange'owy syndykat grał na dziesiątce, ponieważ jest po prostu kilka innych, myślę, kart, które się bardziej do tego przydają. W każdym razie dam dziewiątkę, myślę. Chciałem dać ósemkę, ale dam może dziewiątkę, bo jednak informacja jest bardzo ważna tutaj. Także... Tak, no i zbirkowanie tego deku. Czy możesz wyciągnąć. Tak. No i psuje, tak? Każda karta, która psuje przeciwnikowi talię, dla mnie jest dobra. Może to jest też takie krótkowzroczne gdzieś tam myślenie, ale no ja tak jakoś czuję, że... No i 12 siły. I 12 siły, potężna także karta. Jak ktoś na przykład sirokuje Szachraja, to nie sirokuje Ignatiusa, przykładowo. Także. Mm-hmm. I to są dwie dwunasteczki, bardzo, bardzo potężne, więc tak. Dwie złote karty, 24 punkty na sucho po prostu, a już nie wiem o innych efektach. Zgadza się. I teraz zanim przejdziemy do neutrali, bardzo ważna sprawa, ktoś to zauważył i się z tym w miarę chyba zgadzam, jak się przypatrzyłem. Otóż po pierwsze, zanim przejdziemy do tego głównego tematu, o którym chciałem pomówić, to nie wiem, co jest dokładnie za zwierzę, taka jakaś, coś, nie wiem, jakaś koza? Nie wiem dokładnie, co to jest, tak szczerze. Ale w każdym razie tutaj ten biedny zwierzaczek, którego Szachraj zabija, to jest z artu, zaraz pokażę, z dodatku pierwszego, to jest na arcie Histerii. Na arcie Histerii, tam gdzie jest ta studnia, to jest właśnie ten zwierzaczek tutaj. Więc tutaj przez Szachraja jest zabity. I kolejna sprawa, Szachraj to jest alter ego najprawdopodobniej Fabiana Heila. Co oznacza, że na 90% moim zdaniem w kolejnym dodatku ujrzymy kartę o nazwie Octavia Hale, która jest po prostu pogromczynią czarownic, to będzie epic, a Ignatius otrzyma legendę, która będzie jakimś jego alter ego. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak obstawiam. Okej, okay, bardzo mocno tutaj rozbudowałeś lore. Ja tak szczerze powiem, musiałem sprawdzić, o którego Fabiana Hale'a chodzi i już teraz sobie zgooglowałem to na szybkości. Rzeczywiście. Tak, może być, jak mówisz. Mogłeś nie wiedzieć, to jest Fabian Hale, bo to jest chyba najgorsza karta z pierwszego dodatku. Tak mi się wydaje. Naprawdę, nie wiem, naprawdę, on jest po prostu fatalny. Nie podoba mi się ogólnie jego design. No ale dobra, przejdźmy do neutrali. Ja nie widziałem go ani raz w grze, więc to samo chyba mówi dużo o nim. Mi rekordowo zrobił 8 punktów, powiem szczerze, to był rekord, który zrobił. A tak to poszalał, zawsze grał tylko za 4 i wyznaczenie nagrody. Tak i tyle, nie dostawał nigdy monet, więc słabiutki dość. No to neutrale w takim razie. Okej, okay. No to tak. Dmi. Dwim Beandra. Dwim Beandra. Ustaw sojuszniczy scenariusz na ostatni rozdział. Otwórz rozkaz sojuszniczej lokalizacji. I wydaje mi się, że w ogóle oba neutrale dosyć mocno celują z Kaligi, ale może też nie spoilerujmy jeszcze. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa karta. Przede wszystkim dlatego, że ma tylko tutaj jakby no 5 prowizji na uzupełnienie może być. Natomiast z tego co widzę, to ona po prostu ustawia ostatni rozdział, tak? Ale nie chodzi o to, że ona może zdublować ten ostatni rozdział, tak? Dobrze to rozumiem? Właśnie ona może zdublować i to jest jej siła. A, to skoro ona może zdublować, to w takim razie zmieniam ocenę, tak? I dałbym jej tutaj 8, bo naprawdę może namieszać. Tak, oczywiście można też nie dublować, można po prostu przeskoczyć, ale to nie ma sensu, bo się tylko punkty traci. W każdym razie karta jest dobra, ale mi się wydaje, że też najbardziej pod Skellige jednak tutaj. Ale właśnie jeżeli chodzi o to, nie ma aż tylu według mnie tak dobrych scenariuszy, gdzie byśmy rzeczywiście chcieli grać Dwim Wandrę. I tak samo uważam, że nie ma aż tylu lokalizacji, gdzie byśmy chcieli ją grać. Tam już myślałem o tym wcześniej, teraz już nie pamiętam wszystkiego, ale ja daję jej szczerze...
Dlatego mówię o Skellige, tak, że tak. Ona jest dobra, ale tylko po Skellige. No i może rzeczywiście trochę za dużo jej dałem, bo to jest neutral. Gdyby była pod Skellige, to dałbym jej więcej, bo rzeczywiście tam masz i totem, i masz lokalizację, i masz scenariusz, więc masz tam trzy cele, to mógłbyś nawet tam ją próbować. Natomiast rzeczywiście może... Tak, także ja daję piąteczkę. No to w zależności od tego, no ja nadal utrzymam, że jeśli grałby się no, na Skellige, to mogłaby być niezła. I mistyfikacja, przemień artefakt Starego Niedźwiedzia. Jeśli znajduje się on po twojej stronie pola bitwy, wzmocnij go o 4. Ja tą kartę lubię, mimo że jeszcze nią nie grałem, z dwóch powodów. Po pierwsze tak, na Skellige, bo to też jest, mówmy się, że to jest pod Skellige. Tak. Sirocco na scenariusze. I jak przeciwnie nie gra scenariusza, to grasz swój totem i masz wejście za Stary Niedźwiedź. Chyba za 6 punktów jest, tak? Z tego co kojarzę? Tak. Więc masz 10. No za 6. Dokładnie. Dla mnie OP karta. Megaskop też możemy. Także. Dokładnie, Megaskop jeszcze właśnie. Bardzo spokojnie. Nawet scenariusz jak już się skończy, tak. Więc według mnie bardzo, bardzo ciekawa karta, podoba mi się. No i tyle, tak? Także doszliśmy do końca omawiania, zmieściliśmy się w godzinie. Super. No tak, ale tutaj wracając do tej mistyfikacji, tylko pod Skellige tak naprawdę. Nie widzę innego zastosowania, no chyba, że na upartego, ale... O, zobaczymy. W każdym razie neutrale mi się podobają, tak samo jak te poprzednie. Nie są aż takimi, że tak powiem, prostymi kartami, żeby je włożyć do deku, ale mają naprawdę kilka ciekawych kombosów. Także ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Może w sumie drobniak, powiedz jeszcze, co sądzisz o tych kartach? Tak na sam koniec, ogólnie. Są fajnym powiewem świeżości, jeżeli chodzi o Gwinta. Mam ochotę zobaczyć tak naprawdę ten dodatek, bo też mam taki troszeczkę dylemat, czy lepiej byłoby opublikować wszystkie karty, czy lepiej tak jak jest teraz. Ja byłem zwolennikiem tego, żeby było tak jak jest teraz. Natomiast jestem ciekawy, czy po opublikowaniu wszystkich kart nie stwierdzę, że fajnie by było, jakby one wyszły wszystkie naraz. Jestem ciekawy tego. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności, tak, no tutaj są karty, wpłyną na metę bardzo. Potwory, no wiadomo, że będę używał tych nowych kart bardzo mocno. Nilfgaard pod Spice to się zobaczy. Czarodzieje wydaje mi też się będą grani. Realnie karty bardzo, bardzo fajne. Natomiast wiem, że dużo osób miało problem z artami tych kart samymi. Ja nie mam takiego problemu, szczerze przyznam. Wydaje mi się, że część tych kart po prostu taka miała być, że to jest taki styl, takie ujęcie tego. Nawet chyba oni wspomnieli o tym dzisiaj, mi się wydaje, bo taki filmik chyba i oni tam wspomnieli o tym, tak mi się wydaje. Możliwe, wiesz co, też nagrywamy to teraz, jak ja gdzieś wróciłem, więc nie widziałem, ale dla mnie to jest po prostu taki styl. Właśnie zdążyłem obejrzeć i przyznam, że chyba też tam coś tego wspominali, jeżeli się przynajmniej nie mylę. Dokładnie, bo mamy takie edgy karty w stylu Ofiara dla Morza na przykład, albo Meluzyna, które są takie dark jak Gwint. A są też na przykład Patronus po prostu, który nie jest w ogóle dark, no, tak. Więc jakby to była albo swoja ulubiona zdrajczyni, tak, która no jest dark. W ogóle Ofiara dla Morza to jest chyba taki renesansowy styl, bardzo mi się podoba naprawdę. No więc wydaje mi się, że po prostu to była kwestia świadoma, tak? Tak. To już kwestia gustu, albo ci się podoba, albo nie, ale nie upatrywałbym tego w charakterze, nie umiemy namalować kart, czy tam rysować. Nie? Znaczy w ogóle, bierzmy pod uwagę, że te arty wciąż są świetne, więc jak ktoś ma od tego problem, szczególnie, że to jest szczególnie, że to jest gra darmowa, tak? No to nie wiem naprawdę, jak to... Można powiedzieć, że się w dupach poprzewracało. Od tego dobrobytu widzicie. Tak. Dobra, także dziękuję bardzo, że zechciałeś wziąć udział, że razem tutaj omówiliśmy te karty. No bardzo, bardzo szerokie omówienie, co by nie powiedzieć. Także co? No jak się rozgadamy, tak to już idzie. Gdybyśmy mieli więcej czasu, a wy byście chcieli na dłużej słuchać, to byliśmy taki podcast 5 godzin, sądzę. Oczywiście, to spokojnie. Tutaj, ja mówię, kiedyś nagrywałem, pamiętam, z Balderem nagrywam omówienie patch notesów. Tam i tak nie wszystko wrzucił, bo była raz taka karta, taki nie wiem, jakiś reward, tam zmiana, nie wiem, jakieś to było. Nie pamiętam co to było, ale to była taka zupełnie karta niegrywalna, która dostała buffa chyba o prowizję czy coś tam. Nadal była niegrywalna, ale ja przez 5 minut gadałem o tym, jakie teraz niesamowite synergie będą z tym. Więc no, tyle, to mam do powiedzenia, także no, rozgadaliśmy się, ale zmieściliśmy się w godzinie, także dziękuję bardzo za to. Także to plusik. Tak. I dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia, no i cześć, a no i oczywiście link do kanału Drobniaka w opisie. Teraz wam macham, ale tego nie widzicie. Cześć. Na razie.